Ile by zajęło tobie, żeby zrobić ze mnie zawodnika? Ile masz lat? 27. No to chyba bym nie doszedł. Tak czułem. Że Piotr Żyła, to zabrzmi debilnie, ale to jest takie moje logiczne, statystycznie tego, że Piotr Żyła jest na poziomie Podbeskidzie, a Bielsko-Biała. Podbeskidzie jest też 16, tak? No więc licząc zwycięzców, ponieważ on wygrał tylko wspólnie, a Schlierzer wygrał więcej samodzielnie, to on na liście tych triumfatorów jest Podbeskidzie, Bielsko-Biała. No i tak, w Podbeskidziu wywalają trenerów, że są dopiero na 16 miejscu, a tu robimy z gościa bohatera, że jest na 16. Tylko dlatego, żeby płacimy od 10 lat, żeby tylko jeździł i skakał i że się nie przewrócił. No, trochę przesada. A i wszyscy się cieszą, że on śmiesznie mówi. To śmieszne mówienie, to jest głupkowate mówienie, no taka jest prawda. Przecież to głup tak, taki można powiedzieć, taki, no w filmie bym go używano w kabarecie, no jako takiego człowieka, co nie powiem, to śmieszne. No ale to jest taki chichot trochę, rechot. Tak. Oczywiście fajny chłopak i ten, ale ma i tą brudkę ma debilną przecież i ten. I w ogóle to, co on nie powie, to jest bez sensu. Ale to nie to, że kurwa, mam samochód nie ten, nie mam go zatankowanego. Kurwa, muszę sobie kupić Snickersa, nie kupię sobie Marsa. No wyjebane, ludzie mają takie problemy, rozumiesz? Siedzimy sobie kurwa na sali, jest nas ileś tam ludzi, siedzi chłopak, nie? Co jest? Nie chce mi się. Chcesz coś na pobudzenie? Nie wiem, kurwa, jakiś wzmacniacz? Mi się kurwa nigdy nie chce. Ma kobitę, to ma kurwa brzydką kobitę. Ma samochód, to ma zły samochód. Nie ma kurwa tego, ale jak ma, to też jest źle. No to kurwa, ludzie, to wypierdol barana w ścianę. Jak się nie zabijesz, to idź kurwa pierdolnie się z mostu i chuj, wiesz co chodzi? No zdob nam jest źle, mamy to kurwa we krwi. Czy się ktoś nazywa Adamek, czy Zimnok, czy Najmar, czy jakieś inne nazwisko, to... No nie ma problemu. Przygotowuję się na konkretną walkę, wychodzę i tyle. No z Najmanem to akurat... to raczej to no, tak akurat, tak mi wpadło. Chyba po prostu z malowania płotu do Najmana, ale to... A kiedyś boksowaliśmy w amatorskim. Tak? Miał panu minister sportu, muszę zapytać na koniec. Joanna Mucha się panu podoba? Joanna Mucha jest zawodowcem, doktorem ekonomii. Ale pytam fizycznie jako kobieta, a nie jako muszę ekspert. Powiedzieć, że to jest bardzo piękna pani, tak. Dobra jest. Wyłączę, bo chce się sam sobą kurwa masturbować. Chce kurwa siedzieć sobie w domu i masturbując się myśleć, kurwa, zrobiłem dzisiaj to, zrobiłem dzisiaj tamto, zajebiście, kurwa, będę walczył z tym, mega, kurwa. To są rzeczy, których nikt mi nie zabierze, to są rzeczy, o których takie, kurwa, kondony, te hejterowskie pedały mogą tylko pomarzyć. Ja znałem takich piłkarzy, którzy cudownie grali i cudownie balowali. Obecnie ani nie balują, ani nie grają i to jest smutne. Drodzy panowie piłkarze oraz właściciele dyskotek. Ale kiedy jadą z jakimś tam kolegą w taksówce i coś sobie tam niby chrupią, tak? I ten kolega z tyłu tam się dopytuje, co chrupią, oni mówią, a że fajne mają chrupki, zaczynają mu podawać, i on chrupie razem z nimi. Okazało się, że mieli karmę dla psa, wcale nie chrupali, tylko udawali, a on odsuwał, nie? To historia. Dobra. Pan Fornalik jest dżentelmenem. Jest dobrze i wszyscy mówią, że to jest dobry, ciepły, fajny człowiek. A ja chcę, przepraszam za słowo, żeby trener tej reprezentacji, skoro nie można inaczej, był, nie musi być ciepły i dobry, tylko żeby był na przykład skurwysynem. Ja bym wolał skurwysyna, który odnosi sukcesy, niż przyjemnego, eleganckiego, który nie odnosi sukcesów. I to jest proste. Dla mnie to jest jedyne i proste. Facet dostaje pieniądze, ma to wykonać. Nie wykonuje, mówię, hej Hitler, wychodzę. Jest szansa, że będziesz bronił pasa KSW jeszcze w tym roku, czy to raczej... Jest i to bardzo, powiedzmy, no wydaje mi się na 100%. Czyli grudzień? Nie wiem. Dobrze. Na pewno kierowcom wyścigowym i rajdowym jest łatwiej. No to jest jak kiedyś było żołnierzom, nie wiem, policjantom na swój ubiór. Nam też jest łatwiej, ale... Blachary na to lecą. Nie wiem, nie umiem tego powiedzieć, powiem szczerze, ale jest coś w tym, powiem ci, jest coś w tym, więc można śmiało ubierać kombinezon, kask i iść na miasto. Będzie łatwiej. Ja zawsze kibicuję Anglikom, potem Argentynie, a potem Polsce.
W Polsce dlatego dopiero na trzecim miejscu, bo Polacy kaleczą grę w piłkę, więc to, mówiąc szczerze, to tak jakby się kibicowało dzieciom chorym na krzywicę, no coś takiego. Moje jest na to, bo ja centralnie, przez to, że mój ryj jest kurwa znany, mówię centralnie do kamery, zsicie pałę, wy stare kurwy wszystkie, a oni co, wejdzie sobie na forum i się podpisze? A sam się kurwa pierdol, a to chuj ci w dupę, dam to. No to ja powiem znowu, pierdol się ty stara kurwa, i tak to będzie dookoła. Nigdy nie popuszczę kurwą, nigdy. I chcę, żeby wszyscy szli za mną i wszyscy z kurwami ci stali. To jest, mnie to cieszy. To, bo ty trenujesz tak jak polscy piłkarze, czyli pół godziny dziennie, a potem się nudzisz. Ja jestem sportowcem, nie piłkarzem. W sumie najlepsi bokserzy świata i Ali, i Tyson też byli dobrzy i przede wszystkim sztuką... To boli trójkole robi! Zamyśki strzelamy, czy punkty dziś mamy do Ekstraklasy, wracamy! A trójkole robi to kto? Jak to kto? A skoro gryziesz trawę, to pytanie, które nasuwa się samo, palisz też czasami? Wiesz co, jak byłem dzieckiem, to miałem takie zamiłowania piromańskie i trawy palić nie wolno, dlatego że to zagraża lasom przede wszystkim. No, otrzymałem telefon i poproszono mnie o skomentowanie faktu, że Najman będzie się przygotowywał do walki, nie pamiętam już z kim, chyba z Gołotą, czy z kim on tam miał boksować, w Ciechocinku. I że wybrał sobie na piosenkę, z którą miał wchodzić do ringu, kawiarenki. A jaka piosenka pasuje według ciebie na hymn Ekstraklasy? Oj, teraz zaskoczyłeś mnie. Teraz... Może coś z twoich? Miłości nie ma chyba. Pan stawia w walce Gołota Saleta. O cholera, tutaj mam, że powiem, sympatię do jednego i drugiego zawodnika. Ulubiony stanik. Proszę. Błagała mnie, jak się dowiedziała, żeby po prostu dla niej go podpisać. A czy, no dobrze, a ma na imię jakąś? Joanna. Asia. Joanna. Och, Joanna. Także no z największą radością, powiem szczerze. Tu napiszę tylko swoje. To, a tu... Joasi, panas, voila, cudownie. Pomagamy spełniać marzenia, także... A co było najgorszego, co pan widział po ciosie? Takie abstrakcyjne rzeczy, różowe słonie albo coś? Tego nie widziałem, natomiast widziałem trzech zawodników. I w którego pan trafiał? Żadnego, czekałem, aż się obraz zmniejszy i rzeczywiście powoli się zmniejszał do dwóch, a skończył zmniejszył się do jednego. Żadnych kosztów. Ja chciałem, żeby oni tylko pokazali mi serce w ringu, żeby wyszli, kurwa, i zrobili rzeź. On niech przegra przez ciężki nogot, ale kurwa, po dobrej walce. Wiesz coś, nie? Że on później schodzi w kałuży krwi, leży, ja go podnoszę, mówię, bracie, kurwa, dałeś z siebie, wszyscy się dumny. Nie, kurwa, oni się po prostu położyli. Wyszli, kurwa, do walki, jak te pizdy, kurwa, dostali. Rozumiesz? Nie pokazali charakteru. Worek więcej agresji, kurwa, pokazuje niż moi zawodnicy w ringu. I to jest przykre. Ja płakałem jak pizda. Ta góra wysoka w ogóle tam, jakoś tam niebezpiecznie czy coś. I tak miałem taki plan, żeby te odpiąć te narty i pójść sobie zwrócić. A on, ten Janusz mnie w pewnym momencie frutak popchnął w plecy. No i ja tak czuję, a ja jadę. Patrzę, jest takie łatwe. Tak sobie próbuję, trochę pługiem zwalniam, trochę nie pługiem przyspieszam, zaczynam skręty. No w ogóle kapitanie, no i tak jadę. I jak już dojechałem na sam dół tej góry, już nie wiem ile ona miała tam. Duża nie była, no ale z kilometr, 500 metrów. No już dojechałem na sam dół, to mówię tak, kurwa, przecież ja nie wiem jak się hamuje. Nie z mojej inicjatywy, nie? Także... Mhm. Także nie myślałem o tych takim, ale może kto wie kiedyś tam. Musiałbym mieć sprzęt do tego, a też nie mam. Taki aparacik dali, to mógłbym kręcić. Ale to pogadamy, że jak będzie dobrze miał oglądalność wywiad, to coś pomyślimy. Ustaliliśmy na początku, jakim jesteś piłkarzem, to teraz zapytam, jesteś lepszy na boisku czy w łóżku? Słuchaj, gdybym ja był choć trochę taki w łóżku, jak... No chyba, że... Poczekaj, no próbuję analogię znaleźć. Czy ja mogę być w łóżku dobry przez upierdliwość? No i co, ja mam się wszędzie taka kurwa wejdzie i powiedzieć, że Różal się na chuj nadaje, jest zwykłym kurwa kondonem czy czymś tam, to teraz jeżeli on uważa, że jestem zwykłym kondonem jako zawodnik, to on ubliża ludziom, którzy ze mną walczyli. Bo jeżeli ludzie, z którymi ja walczyli, dostali ode mnie w pierdol, czyli dostali od kondona.
Jeżeli nawet wygrali po ciężkiej walce, to ledwo im się udało pokonać jakiegoś tam kondona. No to są zwykłe kurwy, no to ja ci powiem tak, jak można się ich powiedzieć? No to ja już powiedziałem o tych kurwach wszystko, żeby się ruchali, że ich matki to są kurwami, że powinny się skrobać, gdyby wiedział, że się kurwa takie cfele urodzą, że powinien robić pałę moim psom. Ja już nie wiem, co ich powiedzieć, a i tak będę z nim do końca cisnął. Psychologię i szybko jest, nie, pomarudzie. Zazdroszczę piłkarzom, tylko że to z tego co wiem, to są sprawy często takie marketingowo wynajmowane. Hostess, które się tam kręcą, to są takie rasowe turboprosiaki. Takie, turboprosiaki? Takie, tak, to nie jest pejoratywne określenie, to jest jakby pewien sort kobiet i trochę im zazdroszczę. A nie denerwuje cię to, że na konferencji tej Polsat Boxing Night Gołota jako twoją zaletę wymienił, że jesteś przystojny? Stwierdził fakt. Cześć, co dzisiaj robiłaś? A działa? Ale to... Nie, ja z żoną już nie śpię od czwartku. Ja śpię i w piątek i w sobotę i mnie to nie przeszkadza. Jest to kwestia indywidualna. Czyli można? Można, oczywiście, tylko wie pan, to tak jak z wódką. Też można, tylko nie uchlać się do końca i z paninką też, ale nie do końca. Znaczy, w sensie tym, żeby się nie zacznąć, jak to mówią, po piłkarsku na śmierć. Kończąc, bo... już trochę cię męczę tutaj dzisiaj. Już zaschło. Już zaschło, no. W każdym razie. Ale tobie. Mi też, nie słyszę permanentnie. A co, bo ty?